Czołem czołgiści! Z tej strony największy zadymiarz na polskiej scenie WOTA i dziś pogadamy sobie o wczorajszym bani na czat, który otrzymałem na 4 dni. Poza tym parę słów o przymusowej zmianie Niku na nowym koncie, na którym robimy challenge dwie dychy w 14 dni. Potem pogadamy sobie o tym, kto wygrał wczorajszy giveaway. Zrobimy nowy na 1000 zł. I oczywiście czeka nas pierwsza oficjalna bitwa, 7 tier na tym koncie. Ja mam pomysł, żeby skoczyć na Libertę, ale nie wiem czy to warto zrobić. No zrób. Mówiś zrobić fajnie. to? Zrób to. Tylko że ja muszę kamerę na siebie ustawić. Dobra, skacz. To przeżyjesz. Nie trafił? trafi. trafił. Pięknie! Porobiony, pięknie, brawo! Ale, ale to tak było tak dobre. Nie w jakiej pozycji w ogóle. Ale to był spoko, ha, fajne, ha, ha. to było fajne. Czyli pitewka KW3. Zapraszam do oglądania. Ten nikt nie był taki. tego. No, w ogóle nie był Toxic. No! To był zwykły nik, naprawdę. NIK mi zmienili co jest grane! Czekaj. Bierz kraj zamieszkania na no Polskę, no. No i z no gdzie... 2,5 tysiąca pewnie za zmianę niku. O! Twoja nazwa w grze była niezgodna z regulaminem gry i została zmieniona przez wsparcie gracza. Dziękuję, dobranoc. Ta nazwa w grze jest ponownie dostępna dla wszystkich. Twoje konto jest uznane za nieaktywne CO! To! Co? To. Co? To. Co? To. Co? Co? O! A jakby sobie dać nick, zmienić mi nick A, i dostałeś bana na czat na 4 dni w wocie Za niewłaściwy nick. Naprawdę? No. Wejdź no, sobie... na tego maila i zobacz a taki nick. A, atak, nikt zobacz. Patrzę. Wolne. No no, no, no... może, może, być, może być, może ja być. Ja jestem za. Kto jest za? Ten... za Jedyneczka. Ani trochę toxic, Ani trochę. żadnego podtekstu. No! No, no, no! Przynajmniej no. oficjalnie. No 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 no. no, 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 no! Przynajmniej plus tej akcji jest taki, że mogłem za darmo zmienić nick, 2,5 tysiąca golda w kieszeni. Moi drodzy, przed nami pierwsza potyczka kawu trójku na tym koncie. Od razu powiem, że musiało wylosować mnie na topkę. Mamy tutaj dwie, trzy siódemki, parę szóstek, są piątki, jedna arta. Mapa średnia, no ale co zrobić? I powoli śmigamy na prawą stronę. Chciałbym powiedzieć, że mam dla was wygranych wczorajszego giveaway'a. Teraz mamy ich wyświetlonych na ekranie. I oczywiście kolejny giveaway na 1000 zł dzisiaj również robimy. Wystarczy, że. Subskrybujecie nasz kanał, po drugie polubić ten film i po trzecie napiszecie komentarz ze swoim nickiem vot, który tier wbijemy dzisiaj. Przypuszczam, że powinien to być już ósmy poziom, to dlatego, że nie mamy już tak dużo czasu i trzeba się śpieszyć, więc 8 to jest raczej plan minimum. A ja obiecuję, że jutro zwiększymy troszeczkę pulę nagród, ponieważ mam jutro urodziny i będę chciał również i Was jakoś fajnie nagrodzić. Także zapraszam jutro po jeszcze więcej golda w urodziny. Yy, no, tutaj nasi zbierają Bęcki. Dobra, dobra, ja już powoli dojeżdżam. Jeszcze trochę, jeszcze tylko 3 dni. No dawaj, dawaj tą kawutrójką. Od razu powiem, że mam tutaj na tej kawie działo 107 mm, wieżyczkę, ale nie mam jeszcze najlepszej armaty, nie mam najlepszego silnika, nie mam, nie mam nawet drugiego silnika, aczkolwiek on nie daje większej mocy. Także <gryw> to jest taki silnik tylko żeby zrobić expa i się wkurzać. Także no kawa w słabej kondycji. Musi troszeczkę formy złapać jeszcze, ale no co zrobić takie życie. Yy, tutaj może wyjadę to coś zrobię, chwila, 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 chwila. Zauważyłem, że mam strasznie mało FPS-ów, 45. Wynika to chyba z tego, że... Coś jest nie tak po tych mini-aktualizacjach. Nie mam pojęcia, tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje, ale... O, Arta się odzywa. Mają jedną, a i tak nie fokusuje. Nie mam pojęcia dlaczego, ale... Te mikro-aktualizacje strasznie psują mi wotę. Ja tak nienawidzę, jak Wargaming robi te patche. Bo zawsze zepsują XFM-a. Od razu się skrzani, a na początku jest dopracowany, nie wywala wota. Do tego jeszcze nieprzewidziane problemy techniczne. No niestety, problemów jest pełno. Rywale grają bardzo agresywnie, także tutaj mam pewne obawy, czy my podłam na tej flance. Szczególnie, że nas dużo tutaj nie jest, a to oni, no nie wygląda przekonująco. Mamy wynik 0,6, 0,7. Nie, no, przyjemna drużynka, przyjemna. Nie powiem, że. Gra się komfortowo. Wyjechać? No nie wiem, nie wiem, nie celują we mnie. Może ich zaskoczę. Fałeczkę, fałeczkę dostała za 300, okej. Okay. Zawsze damage. Fokusujemy chwałkę, bo ona tutaj gra bardzo agresywnie. Co prawda oni jest groźniejszy od fałki, ale teraz ta gąska. I teraz przyceluj mu dobrze ktoś. On naprawił gąska. Arta się odzywa, nie to Sherman, proszę bardzo. Jest KW 8 85 na strzał, ale. Jak już fokusować fałkę, to fałkę bierzemy na cel. Kolejny strzał w nią weszło. M4 mi tutaj męczy, ale oczywiście. Olaciłem czwórkę. O, silnik proszę bardzo. Mam baga, nie mogę naprawić kreweturą. Silnika. Jeszcze raz silnik. Pożarek. I skończę jeszcze przed zgonem fałkę. 1700 uszkodzeń w pierwszej bitwie. Mega mocny Patryk. Gratulacje, upolowałeś mnie. Także moi drodzy, tak wygląda właśnie gra WOTA. 12 3.12 na topce, kiedy tak naprawdę ledwo co dojechałem. To jest dobijające, strasznie tak. Wkurza mnie, rozrywa od środka. Wynik 3.12, 4.12. Kiedy ledwo co dojechałem, spotkałem siódme tiery. Dzielnie z nimi walczyłem, z oni, i nagle psz, podróżynie. No to jest cholernie denerwujące w ocie, ale. Tak, gra to ma do siebie. Raz przegrywasz 3, 15, raz wygrywasz. 15, 3. Także potyczkę zaraz dobiegnie do końca. Zobaczymy, jak to wygląda z postępem. Chcę zobaczyć, ile expa wpadnie za taką potyczkę przegraną. Nie miałem aktywowanych, aktywowanych żadnych bonusów, dlatego że nie chcę grać. Teraz na wizji bitew, bo potem będzie, że poza wizją gram, albo ktoś jeszcze mi wbija expa chciałem tylko pokazać wam jedną bitwę, aby nie było przypału. No dobra, oni tutaj. Kurna, <gulana> walczy z tym Bisem, ale objedzie go. On nawet działa chyba nie może opuścić, chodź teraz. Teraz powinien móc trafić ładnie. Chyba jeszcze to wygra. Powinien to wygrać. Swoją drogą wczoraj mieliśmy fajną akcję na Overlordzie. Przepiękna gra. Jak Pantery 2, powiem wam, że co jak co challenge ten daje pełno frajdy, mnóstwo, mnóstwo jaj związanych z bitewkami. No to dlatego, że gramy takimi czołgami, które są mega, mega zabawne, naprawdę. Co jak co, dziękuję wam za te czołgi, bo dawno się tak nie uśmiałem, granie stokowym T-150, granie Cheeto, granie Goha 3 Złotens, naprawdę czołgi wybraliście... Bardzo pozytywne. A w ogóle powiem wam, że przetestowałem opcję odkrycia od razu szóstego poziomu, i to też jest całkiem przyjemna rzecz, aby od razu przeskoczyć na przykład do szóstki. Zobaczcie, najwięcej EXPA tutaj zrobił oni, Zo, który żył chyba najdłużej, ale i tak źle to my chyba nie zagraliśmy. 500 ekspa. I teraz zobaczcie, będzie trzeba zrobić to działo, to działo, silnik raz, silnik dwa. No ten silnik się przyda, bo on jest. Ty ten silnik się przyda. No. Ho. A czy będziemy robili te silniki? To jest dobre pytanie. A to jest 23 tysiące EXPA, czyli połowa na KW4. Nie wiem, czy robić te silniki, skoro silnik nie idzie do KW4, to pojawia się pytanie. Po co? Napiszcie ewentualnie, czy ten silnik dużo da. Bo wydaje mi się, że chyba nie. <laughs> no dobrze. Także w tym momencie, moi drodzy, tak wygląda drzewko moje. Jeżeli chodzi o japońskie drzewko, zobaczcie, że kiedy przeskoczyłem do Chito, nie mam odblokowanych niższych tierów. Muszę to zrobić ręcznie, jeżeli chcę, ale tego robić nie będę, bo po co. Także teraz lecimy po Chiri, jeszcze tylko 20 tysięcy expa i mamy japońską siódemkę. Także tak wygląda obecnie challenge. Nie jest dobrze, nie jest źle. Dzisiaj dzień trzeci, będziemy cisnęli co najmniej te 6-7 godzin, więc... Troszeczkę ekspav powinno wpaść, no i ósmy tier wydaje mi się, że będzie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i pamiętajcie o giveawayu. Do zobaczenia, hej!